Następne kripsy na 1.9. A teraz przechodzimy do 1.8. Intro. Geralt zaprasza na w żyć handlarzone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos jest ze mną. Cyberwolf, cześć. A jakoś tak żywiej? Nie wiem, coś w ogóle, coś od siebie? Tak? Troszkę mnie przytało, przepraszam cię bardzo. A czemu cię przytkało? Nie wiem, tak jakoś. Tak jakoś. Zauważyłem Purposa na spawnie na 1.8. A rozumiem. Dobra, home C1, bez pitolenia. Tepaj do mnie. Czy ty nie możesz tepać do mnie? Mogę. Nie mogę. Nie mam permisji, chamstwo. Hej, mój nick to Aisha95. Jestem dziewczyno. To jest. No przeczytaj sobie, jak jest napisane, jestem dziewczyną. No wiem, widzę. Dziewczyną. Przepraszam, ja się zazwyczaj nie czepiam na tych tabliczkach, ale no to już jest... To jest wow. Dziewczyną, po prostu krótko. W domu jest piwnica, a w niej miejsce na podpisy. Proszę, żebyś zostawił tam swój podpis. PS, działkę budowałam z moją przyjaciółką. Dachu nie umiem zrobić, ale bez niego też ładnie pozdrawiam. To zaraz my ocenimy, czy jest ładnie. Aha, bo tu nie ma kompletnie dachu, jest po prostu kwadracik. No wieżyczka jest taka fajna, ładna wieżyczka, podoba mi się wieżyczka. Teren jest średni, dookoła jest średni teren. No dobra, a domek z zewnątrz, no faktycznie gdyby był dach, to by był naprawdę kozak. Ty coś wiesz co, akurat ten dach, tak jak jest, taki kwadratowy, nie wiem, styl meksykański. No ale domek, cała reszta nie jest styl meksykański. No, ale ten dach jest taki w stylu meksykańskim, płaski daszek. No dobra, niech ci będzie. Wchodzimy do środka. Hacienda. Ojej. To trochę. Pusto, tu się nic nie dzieje. Tu nic nie ma. Królik, stół. Echo. Co tu jest za drzwiami? Halo. Jest tu kto? No dobra, tu się na górze coś dzieje, słuchaj. Więc chodź, otworzyłem ci drzwi. Na bawne, zamknął mi drzwi przed. Nie, no bo się same zamykają, no bo tu tam są te. No nie. Tu się już coś dzieje, ale no nie, no kurczę blaszka. Królik Agnes jest, no to przynajmniej królik jest. Ale tu jest. Królików jest więcej także. Kurczę blaszka, no tak. Z fałki wyjdę. Potwornie pusto tu jest. No magazyn jest na górze jakiś takiś, ale nie, przepraszam cię, bo ja nie chcę ci tutaj ubliżać ani nic, bo to nie o to chodzi przecież. Każdy buduje tam na jakimś poziomie, no ale trochę tu mało rzeczy jest. Znaczy no tu jest jeszcze w miarę przyzwoicie, bo tak ładnie, może tak w miarę. Dobra, zamknę ci. To jest? No te pokoje są, mówię, jeszcze takie jak cię mogę. No ale cała reszta, dobra, chodźmy jeszcze tam na dół. Ty możesz sobie teraz otwierać, jak wyszedłeś z fałki? Znaczy przez te, tak, na kwadracikach sobie mogę stanąć, ale drzwi otwierać nie mogę. Dobra. Jeszcze na dole coś tak, jest. Tak, łazieneczka, taka skromniutka też, chociaż deska do kibla jest spoko. Podoba mi się pomysł na deskę do kibla. No z banera, tutaj. No tak, widzę, tu. No to co, nic nie reagujesz. Co ten cyber? Dobra, zamykamy drzwiczki. Czekajcie, ja w ogóle... Te jedne drzwi tam są. Gdzie? A, tu są. Tu, a to są chyba drzwi na zewnątrz. A, na balkon, dobra. Dla tych, co narzekają, że za szybko macham kamerą, włączyłem F8. Teraz to dopiero będzie chodzenie filmowe. Aha, tu jest na pokój na podpisy, nie, no żartowałem, nie będę w ten sposób chodził. No dobra, idź pierwszy, bo nie będę w tobie chodził. Boisz się? Trochę. Ja znowu nie mam podpisów tutaj na 1.8. Ty masz mój podpis, nie? Na 1.8. Bo ja już tutaj tak dawno nie miałem podpisów, że ja po prostu je gdzieś posiałem. I za każdym razem je posiewam, bo ktoś mi je daje. A spróbuję sprawdzić łowca dusz. On miał w Ender Chestie? Nie. Może na home, o, łowca dusz. Nie no, nie będę teraz szukał. Dobra, przyjdę do podcinku i ci dam, obiecuję, bo zaraz łowcę ściągnę tutaj i nam da. No to jest moja ocena za ten domek. Moja ocena to tak mniej więcej 4, tak. A ciągnąłbym na 5 nawet.
Dałem czwórkę również. Czyli, znaczy te 4 czy 5 w końcu, bo już nie. 4, 4. Dobra, no to razem 8 punktów. A my lecimy na home C2. Musisz mnie tepnąć tak. Z Cyberwolf. I tu jest już ładnie. Ten domek wygląda bardzo zacnie. Czyje to jest, możesz sprawdzić? Bo nie zostawił tabliczki. To ja to sprawdzę w inny sposób. Tu jest jakiś bot X. Czekaj, XX, ale czekaj. Tak, 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 to było ten XXX coś tam. Info. Tak, nie, Skaterbok Boy. O, Skaterboy. XX, Skaterbok Boy XX. No i Skaterboya właśnie to jest posiadło. Jest z zewnątrz taka malutka, skromniutka, ale fajniutka. Mi się tu podoba. Wielki emerald. Co ta Dianra tam z tyłu? Dobra. Na Nether. Co na Nether? Ty wchodzisz, czy ty nie wchodzisz? Gdzie cię wywiało? Czekaj. Obleciałem sobie posiadłość dookoła. No. Rozumiem. Ała, jeszcze się na kaktusy nadziałem. Trwa mać, ty. To nie jest śmieszne. Dobra. Nie powiem, gdzie trafiłem. Ojej. Ała. Ale tu wewnątrz też jest tak, kurczę, blaszka, pustawo, no. Czego pustawo, no? Jest prysznic, umyw... Przepraszam bardzo, a gdzie są krany? Jak ja sam a ty widziałeś w średniowiecznym domku kran? To przynajmniej wiaderko tu powinno gdzieś postawić. Za to w średniowiecznym domku jest telewizor z anteną. Aha, i prysznic, tak? No, tak. Ciekawe. Nie no dobra, jest, już jest tu więcej się dzieje niż w tym poprzednim domku. Ale jakoś tak szarobruje ponuro. Może to, że wszystkie ściany są tego samego koloru. I że sufit, ściany i podłoga jest tego samego koloru. I to jest szare. Znaczy, to ja nie mam nic przeciwko akurat szaremu, tylko tutaj... ale to jest na przykład ekstra. Strasznie mi się podoba to wyjście tutaj. Wyjście tak, jeszcze tu grilla postawić. Ale jest to świetny pomysł w ogóle, taki... No, super, mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Wyjście do ogródka, tak, jeszcze grill tam. Świetne, nie? Dobra. Też jest ładny kominek. Czekaj, bo tu było gdzieś wejście przez komin do góry drabinką? Właśnie, tu widziałem, że... O nie, tu jest zejście w dół. O nie, ale to jest zwykła kopalnia. Zwykła, najzwyklejsza kopalnia. Tam się nic ciekawego nie dzieje. To pierderko gdzie jest? No pierderko tutaj było przy wejściu. Aha, ale to jest takie pierderko, takie... Ja pogubiłem. Takie poddasze, wiesz? Tu też się za wiele nie dzieje. A tu już się zupełnie nic nie dzieje. Jeszcze jest góra, ale tu już... Tu się zupełnie nic nie dzieje. No i ja za ten domek daję jak tyle to punktów. Nic? Wiatr hula. Na szczęście nie ma pajęczyn. No dobra, tu dam 5. Ja również dałem tutaj 5. No kurczę, fajne są te domki z zewnątrz, ale... Ale jakoś wewnątrz tak... Słabiuśko, no. Bardzo słabiuśko, dlatego no 5... No powiedzmy 4 punkty za zewnętrze, bo no nic tam, no wiecie, no to nie są budowle Craftcastu. ale są bardzo dobre, więc tutaj czwóreczka na 5 punktów, no i w skali od 0 do 5, 1 za zewnętrze, no. Tak w skrócie, nie? Home C3. Cyberwolf. Mhm. I czyje to mamy teraz? Info. To jest chyba Kulfona. Witaj przybiszu. Kulfon pozdrawia, tak jest. Kulfonem. A całkiem niedawno miałem okazję rozmawiać z panem Kulfonem na TS-ie, także pozdrawiam. Fajna obora. O ile to też twoja, to fajna. To jest jego też? Sprawdźmy. Tak. No to tak. Fajna. Daj mi deski położył na dachunę. Ale ja no, będziemy oceniać jego. Domek. Jego, wszystko jest jego. Domecek jest, no taki całkiem nie najgorszy z zewnątrz jest. Te działo. Jest działo, no. Ta armata. Woohoo! Dobrze, że nie jestem płci pięknej. Studnia życzeń. Czekaj. Czekajcie. Nie mów, że będziesz kasę tam wrzucał. Co tam rzucisz, ja tam idę na dół. No co? Dawaj. Osuń się, to jest studnia życzeń. Spełnię twoje 3 życzenia, mów. No dobra, sio mi stąd. Żeby chociaż jeden domek miał te 8 punktów. Dobra. Okidoki, no z zewnątrz tak
Bardzo fajne te ściany, ten dach może tak nie do końca mi się widzi, bo jest trochę zbyt prosty. Ale ogólnie jest, nie jest źle. Witaj przybyszu, Kulfon pozdrawia, wchodzimy. No, no i zobaczcie, tu się coś dzieje. Gdzie ty polazłeś? To posprawdzać, no. Tu się coś dzieje już, przynajmniej babka jest... Babka już jest, jakaś zbrojownia, coś, o tutaj jakaś... Haka brakuje, ale to nie... Inna jest. Podłoga, jakieś inne ściany, jakieś o. Obrazy kolorowo. To jest zegar, tu co jest? Łazienka ze średniowiecznym prysznicem, zobacz, o, proszę bardzo. O, i to jest dobre. No, z wiadrem. Co prawda kibli akurat takich kwarcowych to nie mieli. W średniowieczu, przypuszczam. O, a tu pewnie jest bidet. Gdzie o. Masz bidet? Że to jest umywalka. Ja, bo tu lustro wisi, kuźwa jego mać, ty. Coś ty powiedział? Kuźwa jego mać. A, kuźwa, tak, bo zrozumiałem. Nie przeklnąłem. Nie, bo tak przerwało cię akurat w miejsce tej litery, wiesz? Ja wiem, że na tym odcinku nie wolno przeklinać. Bo w zamkach też mieli lodówki, kochenki i okapy. Zobacz, akurat fajnie, że się wkleił w nasz żarcik, który... No, rozpocząłem gdzieś domek wcześniej, nie? No. Fajnie. Kuchnia taka, no taka se. Ale przynajmniej tu jest kolorowo, no nie wiem, po tych pierwszych domkach przynajmniej jest mi tu radośniej. Sala chwały. Coś pusta ta sala chwały. Crysis pierwszy. Minus 5 punktów. Co? Teczka, Dżingis. Aha, a ja jestem pod pytajnikiem. Minus kolejne 5 punktów. Tam nie masz, już masz minus punkt. Kłamstwo. Daj mu tu mój podpis tam gdzieś. Ale ja nie mam go. Nie masz go? No to musiałbyś mi rzucić. Bo podpisu nie ma. No dobra, wezmę z twojego... Nie ma w twoim enderczeście. Nie jest w moim enderczeście. Osoba towarzysząca, to chyba jednakowoż tutaj. No dobra, no mogę być tu. Dobra, ja sobie zachowam ten kluczyk na następny raz. Ale nie otworzyłem w ogóle twój enderczest, no nie? Dobra. Możesz do kogo dorzucić. A swoją drogą tutaj mam powietrze purposa made in China. I Crysisa, i Verteza. Nieważne, no. Nie pytajcie. Długa historia. My wiemy skąd to. Znaczy na 1.8 do kupienia. Tak jest. Nie wiem gdzie, bo to by była kryptorek. Reklama w tym momencie? Nie, no jest co, w galerii do kupienia. No. W galerii Vertezowej i ulowej i w ogóle tam całej ekipy. Fajnie tu jest, aż kolorowo jest przynajmniej, coś tu się dzieje, a w ogóle to mi wygląda jak wiejskie wesele. Białe obrusy, zwisające, kwiatki, tort, tak poustawiane stoły, zobacz, a tutaj w ogóle, a tu siedzi para młoda. O, coś w tym, albo... Prędzej to jest jeden tron, także dla... No ale czy ja wiem, no te takie obrusy... No ładne to jest, no ładne, sala balowa to jest tam zwana, napisana. Tu jest zejście do lochów pójdziemy, później do lochów, chodź tu, wróć. Cele numer jeden, cele numer dwa, tutaj szybko przeszliśmy, zobacz, o myk, cyk. I załatwione lochy. A co to jest? Boszu and Ekspiarka. A, to jest droga do innego gracza, która nazywa się Boszu, to już tam nie będziemy szli. Magiczny stół i coś jeszcze. Ach, no tak. Co robi dzik w podziemiach zamku? Co? To robi dzik w podziemiach zamku. O co chodzi? Penetruje lochy. O matko jedyna. Właśnie to wymyśliłeś? Nie, to jest stary dowcip. Kurde, ile tu się dzieje? Chodź tu, bo tutaj jest normalnie całe korytarze wielkie. Co robi purpos w podziemiach? No nieważne. To samo. Ups. Wiem, gdzie jestem. Gdzie ty? Nie żartuj. Za obrazem było przejście? Tak. Tak, coś czułem. A tu jest drugie. Niedziałająca, zejście. Bugująca się kolejka transportowa. Tak, tutaj jest kolejne przejście i tutaj się dużo strasznie dzieje, dlatego mówię, że trzeba to zwiedzić porządnie. Ładne przejście. Kopalnia, ładne. Nie wchodzić. Nie będziemy wchodzić. Wow, a tutaj jest ferma. A tu jest przejście do tego, ale czat. A, przejście, ładne. Ale świetne, dobra, podoba mi się to. Zamknij tylko za sobą, nie zamkniesz za sobą, oczywiście, że nie. Nie zamknę. Nie mam permisji do tego. Tam dobra, nie wchodzę.
No bo jak jest napisane, żeby nie wchodzić, no to nie wchodzić. Fajnie, podoba mi się. Padnę. To przejście jest spoczko, że podskakując się idzie szybciej. Mogę sobie włączyć flya, będę jeszcze szybciej od ciebie. Tak. Nie chcę być świnia, no. Nieupoważniony wstęp zbroniony. Chcesz się ścigać? Ojej, speeda se włączył, no. Chcesz się ścigać. Nie mam permisji do tego. No ja wiem. To nie podskakuj. Odpowiedź na wszystko brzmi, nie mam permisji do tego. Dobra, idziemy na górę. Chociaż dzisiaj zrobiłem swojego pierwszego OX-a. O proszę, gratuluję. Wszystko przez przypadek, bo chciałem tylko sprawdzić, jak to jest, jak guziczki działają, jak załączyłem sobie, że się otwarło przejście. To się napisało na czacie. Cukierkowa dama pierwsza już tam była i za chwilę tłum ludzi. Mówię, no bo na czacie się wyświetliło. Tak. Jest. Obiekt numer 273, śmieszne, dobra, fajne. Fajnie tu. Nie, no podoba mi się ten domek. Zewnątrz troszeczkę słabiej, ale wewnątrz jest naprawdę, według mnie, robi robotę. Czego jest obiekt 273? Proszę? Czego jest obiekt? To nie jest z czego, to no takie, wiesz, to taki żarcik strefa 51, nie w ogóle, no, to takie... Chyba, że to ma... Ewentualnie ze Stitcha. A, tam był w Stitchu 200, tak. Tam tak, było tak. Ileś tam obiektów. Tak, przesuń się, bo mi zasłaniasz dziwna anomalia. Znaczy? No, a tam, ty masz tego, Faithfula? O, swoją drogą. Pytają się ludzie, czy mam Faithfula. Tak, mam Faithfula. Bo jak się ma Faithfula i tak się patrz do tyłu i do przodu, tutaj chodzi, a spróbuj sobie tak z daleka stanąć i patrz na tego jukeboxa. Czy on też ci się tak baguje, tak? Nie mam nic. No to śmiesznie wygląda. Sypialnia królewska, bla bla, jeszcze jedno pięterko. O, są pajęczyny. To już nie wchodzisz? Gdzie? No tu są pajęczyny, na górze, no przecież jestem na górze. Dużo pajęczyn jest przecie. Jest pajęczyn, no ale co? No bo ostatnio mówiłeś, że dobrze, że pajęczyn nie ma. A tam jest gdzieś sypialnia królewska? No była, no. Coś insynuujesz? Nie, ja absolutnie, no chyba żartujesz. No to dobrze. Dobra, ja daję za ten domek tyle. Domek jest fajny i z zewnątrz, i w środku. Osoba towarzysząca, nie mam mnie zarejestrowanego. No dobra, no to tak damy 7. Paga zombie na zewnątrz. Dałem 8. Czemu ja mu nic nie mogę zrobić? Odsuń się. A, bo ja na fałce jestem. Tak. Ale ja go mogę zabić. No tak, także 15 punktów. O! Spełniło się moje życzenie ze studni, bo właśnie to mi się przypomniało, żeby było chociaż 8 punktów. Widzisz, no to za studnię najprawdopodobniej dostajesz dodatkowy jeden punkt ode mnie. Nie, bardzo mi się podobały podziemia. Złoto wzięła. Bardzo mi się podobały podziemia, bardzo mi się podobało... Tutaj w ogóle kilka innych domków jeszcze jest. Nie wiem, czy to twoje, czy nie twoje, ale fajnie tu jest. Home C4. O matko, już 20 minut nagrania, więc wiesz, trzeba... Wybuchowy domek. Tak, wybuchowy domek. Stary, dobry żarcik. Witam, ja jestem Mixer 842 i zapraszam do zwiedzania. Mix 84? To... Nie, Mixer 842. Ktoś na początku twierdził, że to podróbka jest właśnie Mixa, ale się potem uspokoiło i... Pozdrawiam Purposa, Crysisa i Cyberwolfa! Niemożliwe. Plus 10 punktów ze startu. Dobra, ze startu ma 2 punkty dodatkowo. A 2 punkty dodatkowo. Zyskał w moich oczach w tym momencie. To już nie podróba, to Mix 84 jest podróba. Nie, Mixera. No, na początku było właśnie, że to jest podróba, że się podszywa, że wszystko tego tamtego. Ale gościu został, jest uczciwym graczem przynajmniej jak na razie. Nie został jeszcze przeze mnie chyba przyłapany na niczym, także... Dobra. Chyba, bo nie jestem pewny. Czy obleciałeś już ten domek dookoła? Domek jest ładny. Bardzo ładny jest domek, tak, podoba mi się. Ten kajak na wodzie nawet też. No nie, no ten kajak jest słaby. Mogłeś nie pokazywać, bo mi to obniżyło. Nie domka, tylko kajak. No dobra, no, a tu jest... Tam są schody do góry, moment. Gdzie są schody do góry? Tu za tym jest chyba, no nie? Tu. Aha, są schody do góry, bo już się przestraszyłem. Tak, to jest jakiś pokój. Nie to no to posuń się może trochę, co? No. Aż taki gruby nie jestem. No dobra, tu jest trochę, ratuje sytuację. No jest ładnie, tu jest jakaś kuchnia z lodówką, ładnie, elegancko. Ale
Komputer w kuchni, no jak to woli, no to już jest twoja sprawa, twój wybór. Ja tam mam monitory wszędzie, nawet w łazience. Chciałem. Ten monitor w łazience normalnie jest tak zarypisty, że bing, 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 bing. Nie wiem, skąd mi się tarcza nagle wzięła. Czasami się pojawia w dłoni, jeżeli masz pustą łapkę, nic nie masz w niej, to czasami się pojawia taki mały bug. Rozumiem, bug. Nie, no dobra, jest tu ładnie, w miarę jest przyzwoicie. Niestety pod ziemi nie ma. Ale jest mały ten domek, ale mały, ale ładny. Podoba mi się tutaj nawet, to bardzo mi się podoba ta kanapa zrobiona z łóżek, to już nie pierwszy raz ją widzę, a w zasadzie moment, co drugi. Otwórz drzwi, otwórz, 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 otwórz. Tu gdzieś coś jest. Tu jest zejście. Sala pod podpisów. Znowu mi się pojawiła tarcza. No dobrze, już czekaj. Open Ender, już biorę twój podpis. Ale patrz, nie ma mnie. Ty pozdrawia Cyberwolfa, a mnie tu nie ma. Jest, jest, jest. Tu, 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 tu. Ale nie ma ramki do tego. Jak to nie ma? Stoi tu ramka przecież. Ktoś to zrobił. To ja jej nie widzę. Naprawdę to jest ramka? Jest ramka, jest. No to weź jakoś, no nie wiem, ty wrzuć albo coś. No dobra, bo... to wiesz co, to ja mu ewentualnie dam potem ten podpis. Dobra, bo... Jest ramka dla mnie, jest ramka. No ja mu nie wsadzę, bo nie dam rady, no ja nie mam do tego... No ja nie widzę jej, coś musiało mi się zbugować w grafice. Dobra, ja to ten domek daję tyle. Mikser, po obejrzeniu tego odcinka proszę się tu zgłosić potem do mnie. Ja ci chętnie oddam ten podpis. Domek jest mały, ciasny, mały, ale własny. Jak już powiedziałem, plus 2 punkty dodatkowo. Ja ci za ten domek dam 6 punktów, plus 2 dodatkowe. Będziesz miał 8. No to mamy remis, bo ja dałem 7 za ten domek. Więc mamy remis, dwóch zwycięzców. Słuchajcie, gratulujemy serdecznie. Jako, że dostali po 15 punktów, to myślę, że można śmiało zostawić główki jednemu i drugiemu. Co ty na to? No. I wtedy będziesz mógł do skrzynki jeszcze mój podpis wsadzić. No właśnie, no to fajnie. No i fajnie. No to fajnie. Już, tak, tutaj dajemy pierwszego zwycięzcę. Muszę wyjść z fałki, bo zapomniałem, że to 1-8. Bęk, bęk. To jeszcze potem będziemy ten, musieli mój podpis dać. Bęk, właśnie. Bęk. No i wszystko, no i fajnie. No i mamy no dwóch i zwycięzców. No i dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.